Błażej Ćwiek, pływanie, jest z nami Piotr Wojciszko, jego trener. Gratulujemy panie trenerze za osiągnięcie sukcesu. Magdalena Majos. Adam Kasprowicz, lekka atletyka, nasz reprezentant Polski, uczestniczył w meczu międzypaństwowym, zajął wysokie miejsce, a także zdobył złotą mistrzostw Polski. Zgodnie z zamieszczonym komunikatem przekazanym do mediów koszalińskich, dzisiaj będzie wręczenie stypendiów sportowych prezydenta miasta Koszalina za wybitne osiągnięcia w sporcie, które właśnie zostały osiągnięte przez zawodników i zawodniczki w 2018 roku. I w jakich kategoriach będą przyznawane te stypendia? W kategoriach zawodnik, zawodniczka, zawodnik niepełnosprawny i tudzież zawodniczka niepełnosprawna, a także trener. Taki jest podział kategorii. Jaki budżet został przeznaczony na stypendia? Już po raz drugi z rzędu budżet na to zadanie jest w wysokości 80 tysięcy złotych w skali roku. I ilu sportowców dostanie te stypendia? Po analizie i po spotkaniu komisji do spraw stypendiów sportowych przyznaliśmy 20 osobom te stypendia, gdzie właśnie 17 będą stanowili zawodnicy, w tym 5 niepełnosprawnych zawodników i 3 trenerów. Taki jest podział środków i tak mniej więcej wygląda liczebnie podział stypendiów sportowych na 2019 rok. Jak najbardziej cieszę się, jest to moment, w którym jest to zwieńczenie całego poprzedniego sezonu. Zauważamy, że jesteśmy docenieni przez miasto i jest to motywacja do dalszej pracy. Na co zostanie przeznaczone to stypendium? Na pewno na koszty związane z treningami, czy to dojazdy z miejsca zamieszkania, czy to jakiś sprzęt, jakieś odżywki. Zawsze się coś znajdzie w ciągu sezonu, że te pieniążki się przydadzą. Jakie ma pan plany związane ze sportem, z rozwijaniem się? No na ten sezon no to na pewno jak co roku jak najlepszy start na Mistrzostwach Polski i to jest rzeczą, która otwiera drogę na dalsze zawody, więc nie mogę teraz się wypowiedzieć. Chciałbym wystartować na Pucharze Świata i Mistrzostwach Świata tegorocznych, które otworzyłyby niejako bramkę do Igrzysk Paralimpijskich. Tak, to jest bardzo miłe, że jestem zauważany przez nasze władze. No i to motywuje do dalszego uprawiania sportu. A na co zostanie przeznaczone to stypendium? No, na może jakieś wizyty u lekarza, rehabilitanta albo na odnowę biologiczną. No i na jakieś odżywki, nie wiem. Z jakiego źródła dowiedziałeś się, że miasto będzie rozdawać stypendia? Trener mówił wcześniej i zadzwonili do mnie z Urzędu Miasta i poinformowali mnie, że mam się zjawić na 10 w środę. Takie stypendium umożliwi mi zakup odżywek, ciuchów do treningów oraz wszystkiego, co będzie mi potrzebne. Moim założeniem jest zdobycie mistrza Polski i reprezentowanie kraju na Mistrzostwach Świata oraz Mistrzostwach Europy. Trenująca nie tylko Olę, ale wielu innych sportowców na przestrzeni pozostałych poprzednich lat z sukcesami. Zbigniew Maksymiuk, no też już nie wymaga jakby większej rekomendacji, bo czas małgorzata, którą trenuje od wielu lat, bryluje dla nas jako lider wśród trenerów. Gratulujemy trenerowi Zbigniewowi Maksymiukowi. No i Mateusz Czepiel z Podmiotu Wójcem. Również trener lekko atletów, których ma ich więcej oczywiście, ale dwóch zawodników doprowadził w zeszłym roku do kadry narodowej i też startowali na poziomie Mistrzostw Europy z sukcesami medalowymi. I kto robi najlepszy PR dla niepełnosprawnych? Kto? No, muszę dbać o swoich chłopaków. Ten najbardziej doświadczony, co